Chaty w konstrukcji zrębowej, w zasadzie w niezmienionej formie, wykonuje się tak samo dzisiaj. Zwykle zaczynano na pewno od przygotowania terenu. Tutaj mijamy się troszeczkę z wczesnym średniowieczem, ponieważ ona powinna być półziemianką. O! Stanowisko archeologiczne i tak dalej. Nie? Dlatego posadowiliśmy ją na, nazwijmy to roboczo, peckach, czyli takich drewnianych klocach i kamieniach. Zbliżamy się do jakby zasadniczego kawałeczka chaty, czyli momentu, w którym spojone są ściany ze sobą i sąsiednie belki. To jest właśnie zręb. Wojtek właśnie wykonuje ostatnią beleczkę, poprawia pasowanie z dolną i zaraz się zajmie takim zagłębieniem, które obejmuje jakby tą dolną beleczkę, tak? I pozwala dokładnie uszczelnić całą ścianę. Przed jakby ułożeniem już na miejsce tej belki tradycyjnie powinniśmy byli użyć mchu, ale trudno dostępny materiał i tak dalej, więc uszczelnimy to potem, jak drewno trochę przeschnie, bo mech pozwoliłby nam to zrobić od razu, jakby ułożyć warstwę mchu na poprzedniej belce i przygnieść tą, którą Wojciech teraz właśnie kończy. Moment kulminacyjny, który przerabialiśmy tak ze 40 razy albo 38, nie pamiętam, co pozwoliło nam postawić ten zrąb w średnicy bierwią tak między 20 a 30 cm. Tak wygląda opracowanie górnej części czegoś, co nazwaliśmy pseudokrokiewką, bo o dachu krokwiowym jeszcze wtedy nie mówiono. Wojtek przerobi tą końcówkę w ten sposób, że będzie dolegała do drugiej, po drugiej stronie jakby ślemienia. Czyli współcześnie kalenicy. 20 albo 21 taki element. Będzie zasadniczo koniec więźby dachowej. Dwie osoby dają sobie radę z ułożeniem takiej pseudokrokiewki, a potem jak tylko znajdzie miejsce swoje, to ułożymy poziome żertki, które będą służyły do zamocowania już poszycia dachu.